banki dostawały w latach po 2000 roku, a zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, ogromne finansowanie od swoich matek, od banków zagranicznych, z czego łatwo było udzielać kredytów. No, wiadomo teraz, że to finansowanie się skończyło. Bankom matkom jest ciężko, banki matki mają swoje problemy. Banki poddawane są bardzo ścisłym regulacjom, będą poddawane związanym z wprowadzeniem różnych norm ostrożnościowych, to jest pakietu Bazylea III i regulacji Unii Europejskiej. Te regulacje przewidują między innymi, że takie długoterminowe kredyty jak kredyt hipoteczny powinny być refinansowane długoterminowymi depozytami albo też papierami dłużnymi. No ale banki są w tej sytuacji, że mają zwykle krótkoterminowe depozyty. W tej sytuacji polskie banki muszą znaleźć takie rozwiązanie, no, które by nie naraziło naszego systemu na jakieś takie perturbacje, no, bardzo groźne związane z możliwością utraty płynności. Muszą wyemitować jakieś długoterminowe papiery, które właśnie pozwoliłyby na finansowanie tych kredytów. Takimi najlepszymi papierami do tego są listy zastawne, dlatego że listy zastawne są to papiery bardzo bezpieczne, bo one są zabezpieczone na hipotekach, które są zastawem dla kredytu. Żeby normalny bank uniwersalny, taki jak na przykład, nie wiem, BRE, PKO, jedno czy drugie, mógł emitować listy zastawne, to wtedy musiałoby się prawo zmienić. Teraz konieczne są po prostu takie zmiany w prawie i takie zmiany regulacji, które umożliwiłyby i ułatwiły emisję listów zastawnych.